Dzień dobry Państwu, witam w materiale, w którym powiem Wam moją opinię na temat najnowszej aktualizacji eFootball. W tle będziecie widzieli sytuację zarówno z tej dobrej strony, jak i z tej słabej, którą widzę po tej aktualizacji i w zasadzie nie ma tutaj wiele do powiedzenia poza tym, co było podane jako opis tego, co zostało zrobione. Więc przejdę może bezpośrednio już do konkretów. Moja styczność z eFootball miała miejsce w czwartek, pierwsze dwa mecze po aktualizacji. Nie grałem wcześniej w eFootball jakiś tydzień, półtora i jak zagrałem te dwa mecze, to miałem wrażenie, że jest strasznie duży chaos na boisku, ale wydawało mi się, że to może dlatego, że ja po prostu nie grałem tyle czasu i już troszkę mi wypadło z rąk, co mam robić. Więc pozwoliłem sobie poczekać właśnie do dzisiejszej sesji live z tym materiałem. Wczoraj oglądałem też sesję live u Filipa, gdzie widziałem właśnie masę tych odbitek, które miałem w czwartek i pomyślałem sobie, chyba w takim razie to nie do końca było zależne od mojej umiejętności gry na padzie, bądź też jej braku. To nie jest tytuł, z którym mieliśmy do czynienia przed aktualizacją. Pod względem kontroli chociażby defensywy. Teraz tej kontroli nie ma. Bo można ustawić sobie gościa, pięciu gości. A i tak piłka się... No popatrzcie, ile jest jakichś po prostu dziwnych... No popatrzcie. Widzicie? O tym właśnie mówię. O tym właśnie mówię. To jest... To źle... Złe to jest. Ajajaje, ale skopali. Postanowiłem zagrać jeden mecz właśnie podczas sesji, jak miał ją Filip i... Oto właśnie te rzeczy, które widzicie teraz, to mnie spotkało podczas jednego meczu. Zaznaczam, podczas jednego meczu zobaczycie czasami, jakie są odstępy między minutami na boisku. Wszystko to pozapisywałem. To są, wiecie, te wszystkie odbitki można uzasadnić, że no, przecież na boisku też ma coś takiego miejsce. Nie w takiej ilości, w sensie w tej grze nie było aż tylu sytuacji, w których no niby się odbija, bo może, ale wcześniej jakoś przed aktualizacją tak nie było. Wydaje mi się, że osoby, które grały po aktualizacji wiedzą, o czym teraz mówię. Czyli została pewnego rodzaju randomizacja dodana tego, jak ta piłka się odbija. Czasami musimy wybijać piłkę po trzy razy, żeby ją w końcu wybić z pola karnego. I to jest coś, co bardzo, bardzo w mojej opinii działa na minus. Natomiast dzisiaj pograłem sobie z wami na sesji live, nie wiem, zagrałem z 8 spotkań, coś koło tego i już wyglądało to zupełnie inaczej niż te 2-3 dni temu. Mam wrażenie, że z nocy albo w tym okresie, niekoniecznie musiało być to w nocy, z soboty na niedzielę, została dodana jakaś mała łatka albo jakieś usprawnienie, które już trochę ograniczało ten random, który się pojawił po aktualizacji. I dalej jest on większy niż był przed aktualizacją, ale dalej jest o wiele mniejszy niż zaraz po niej, jeżeli wiecie, co mam na myśli. Natomiast co nie zmienia faktu, że jest to negatywna zmiana i najlepiej jakby tego w ogóle nie było, tak jak było na początku, że raz na czas coś nam się odbiło, ale generalnie jak się dobrze ustawiliśmy i piłkę przewidzieliśmy, to była nasza. Teraz jest trochę więcej sytuacji, gdzie piłkę przewidzimy, a piłka przechodzi albo nam między nogami, albo się tam odbije od pięty i przechodzi dalej, czyli PS 2021 vibes. Jeżeli wam to przeszkadza i sobie myślicie, że o, ludzie będą teraz mówić, jaka ta gra jest niedobra i Konami to poprawi, to muszę was zmartwić, bo chciałbym zauważyć, że dla wielu osób, czy słusznie, czy też nie, to już jest osobna sprawa, ale dla wielu osób PS21 był jednym z najlepszych PS-ów w historii, z czym ja się absolutnie nie zgadzam, między innymi właśnie na tą randomizację. Więc jeżeli ta randomizacja, która tam następowała, czyli mam na myśli właśnie te odbitki różnej treści, handicapy i tak dalej, ludziom nie przeszkadzało w PS21, to nie będzie im przeszkadzać tutaj. Dlatego tutaj jest spory minus, jeśli chodzi o tą aktualizację i mam nadzieję, że to będzie tylko w dobrym kierunku zmierzało, tak jak teraz się to zmieniło, mam wrażenie, w ciągu do zaledwie jednego, dwóch dni. Natomiast na plus, dużo takich małych rzeczy. Po pierwsze, jest gra sprawniejsza, troszkę szybciej chodzi, troszkę zwinniejsi są zawodnicy, już nie potrzebują tyle czasu, żeby się obrócić, choć i takie momenty się zdarzały. Więc gra się przyjemnie, ja miałem bardzo dużo fanów z tego, co się działo ostatnio, zresztą widzicie prawdopodobnie teraz akcje, które robiłem, a zaznaczam, że to była moja pierwsza, oprócz tych trzech poprzednich spotkań, styczność z eFootball po 2 tygodniach. Więc miałem dużo fanu, natomiast aktualizacja przez tą właśnie randomizację, o której wspomniałem, spowodowała, że ten mem pod tytułem
W e-football gramy tylko wąsko, niestety pomału zaczyna wchodzić do życia i wygląda na to, że wąskie formacje przez przynajmniej jakiś czas, do momentu, aż ta kolejna aktualizacja tego nie zmieni albo nie zostanie coś po cichu wprowadzone, będzie bardziej open niż inne formacje, właśnie przez to, że jeżeli zagęszczamy środek pola, to mamy większe szanse na zgarnięcie tych piłek, które gdzieś tam się odbijają, albo na zaasekurowanie tego. Tutaj mam nadzieję, że tak nie będzie, to jest tylko moje takie małe spostrzeżenie, że jeżeli gracie szerokimi formacjami i wam teraz coś przestało iść, spróbujcie trochę zwęzić, może będzie lepiej, aczkolwiek to jest, wiecie, po 8 spotkaniach zobaczymy, jak pogram przez tydzień. Zmiany, które zauważyłem, rzuty wolne, jak strzelacie z fałsza, jest o wiele większe podkręcenie niż było po wcześniej, co jest w sumie zabawne, że wypuściłem poradnik z rzutów wolnych, a chwilę później oni je zmieniają. No ale trudno, jest o wiele większe podkręcenie takim Carlosem, to muszę teraz bardzo duży dawać rozstrzał, bo ta piłka się kręci jak szalona i jest uderzona w ogóle taka bomba, że wcześniej tego nie było. Więc troszkę trzeba mniej siły wkładać i z większym... brać pod uwagę większe podkręcenie, jeżeli zawodnik ma dobre, a strzela z fałsza. Wiecie, żeby nie było, że o, a Jancio powiedział, że w weekend została wprowadzona po cichu aktualizacja. Ja tego nie wiem, to jest moje przypuszczenie, po prostu czuję, że gra się inaczej teraz niż dwa dni temu. I tyle. Piszcie swoje spostrzeżenia, zobaczymy, co tam macie do powiedzenia w komentarzach. I tyle, trzymajcie się, hej hej. Thank you.